Cześć, witam ponownie, mam na imię Piotrek, witam na kanale Aurention i gramy w Rage. Zdobyliśmy ten cały plutonowy feltryt dla tego Redstone'a i mamy mu go teraz zanieść właśnie. Wychodzimy tutaj z tego... z tego schowka gadżeciarzy, czy jak się nazywa. Wychodzimy do podziemnego miasta. Amunicja do pojazdów dostępna jest we wszystkich sklepach. No to cieszę się. Idziemy do Redstone'a, oczywiście da nam pewnie, nowe zadanie. Bam bam, zabójco, pokazałeś tym bandytom, kto tu jest szefem. Wygląda na to, że próbujesz zostać nowym twardzielem Redstone'a. Mam nadzieję, że pociągniesz dłużej od poprzedniego. Ale to miałeś... Chciałeś mnie wystraszyć, czy o co chodzi? Tylko nie rób nam tu żadnych problemów. Nie robię. Wręcz przeciwnie, robię wam porządek, kobieto. Nic nie było, niestety. Management Office, a gdzie jest ten Redstone cały? Tam, już widzę jego biuro. Howard. Howard, odsuń się, no chłopie, co ty? Halo. No co, idziesz mieć? Powstrzymałeś mutantów i dzięki tobie miasto jest bezpieczniejsze. Co się stało? Moje informacje o feltrycie były pewne, a te zbiorniki są puste. Więc albo próbujesz mnie okraść, albo ktoś mnie okłamał. Ktoś cię okłamał. Tak czy siak, stanowi to problem. Nie tylko mój, ale także twój. Gadżeciarze odetną zasilanie, jeśli tylko zaczną podejrzewać, że cię tam wysłałem. Potrzebne jest trwalsze rozwiązanie. Nie, tylko nie powrót. Musisz zakraść się do ich elektrowni, przekierować tu zasilanie, a potem zabić jak najwięcej tych gnojków. Kiedy zabezpieczysz teren, wejdą tam moi ludzie i zrobią co trzeba. Ale powodzenie akcji zależy od ciebie. Pomożesz mi pozbyć się gadżeciarzy, a ja pozwolę ci zostać w mieście i zająć się twoimi sprawami. Rozumiemy się? Dobra, umowa stoi. Mała rada, ten twój Kuprino nie ma szans w walce z tym, czym dysponują gadżeciarze. Spróbuj poszukać czegoś trochę bardziej bojowego. To co, Kuprino już się nie nadaje? Chcą wyjechać stąd? Potrzebny monarcha. To Kuprino, którym jeździsz, możesz sobie poradzić, nie poradzić z tym, że ga na zewnątrz. Na twoje miejsce zmienimy na coś na trochę mocniejszego. Słyszałem, że Starki wciąż chwali się swoimi umiejętnościami i swoim monarchą. Jeśli dobrze, może dobrze byłoby się z nim zmierzyć. Jest na dole u Sparkiego. Zobacz się ze Starkiem i wracaj do mnie niczym innym niż jego monarchą. Nie wracaj do mnie. Czyli co? Będzie jakiś wyścig, rozumiem. Będzie wyścig. Na dole, czyli tu? U Sparkiego. Wow! Czyż to nie mój stary? Modyfikacje, części zamienne. Miło mi. Witam u Sparkiego. Mam tu najlepsze części do aut i modyfikacje w Capital Prime. Wszystko, co uczyni twą brykę mocniejszą, bezpieczniejszą i co najważniejsze, szybszą. Spadły ci bryle. Nie krępuj się, sprawdź moje towary. O masz, ale to do pojazdów, nie? Jedź ostrożnie. Będę, ale powiedz mi, gdzie ja znajdę tego Starkiego znowu, ja... Mel. Prędkość to twój żywioł? No.
Wyścigi są bardzo ważne dla tego miasta. Najtwardsi, najlepsi kierowcy zyskują szacunek. Wykaż się na torze, a może pojedziesz dla Redstone'a. Czy chcesz się ścigać? No nie chcę. Do zobaczenia. Chcę wygrać tego całego... Zobacz się ze Starkiem, nie wracaj do mnie z niczym innym niż z jego monarchą. A tu jest, tu już... A żeby było ciekawiej, jeśli mnie pokonasz, wygrasz mojego monarchę. Cały twój! To najlepsze kółka, jakie można dostać. No, jak możesz odrzucić taką propozycję? Dawno się nie ścigałem. Może być ciężko. Będę gotów, jak ty będziesz. I czym się będziemy ścigać? Panie i panowie, bandyci i mutanci, jest dziś mamy dla was kolejną ekscytującą walkę motorową! Nie pozwól się wyprzedzić. No tak, no po prostu. Jestem jego monarcha. Wow. Że jadę chyba dobrze. Znosi. No co, nie jest, faktycznie nie jest trudno. Jeszcze się tak nie ścigałem, Caprino, bo zazwyczaj to ty. Tymi łazikami pustymi. To prima inaczej się trochę prowadzi. Szczególnie na zakrętach. Ale trochę zostawiłem Starkiego w tyle. Że powinno się udać. Już chyba ostatnio, co? Ile tu wyprążeń? Teraz jest trzecia, dobra, już widziałem. Już widziałem. Nagroda monarcha. Nie mogę uwierzyć, że mnie pobiłeś. Musiałem zjeść coś nieświeżego, ha, i kierowałem jak głupi. Cóż, oto kluczyki do auta. Znajdziesz je w swoim garażu, ale ja zdobędę nowe i wtedy wrócę. Tylko poczekaj. No bo... O! Rakiety samonaprowadzające. Gdzie jest ten garaż cały? Tu jest lalka, co oferuje wyścigi. To był niesamowity wyścig. Myślałem, że zginiesz na tym ostatnim zakręcie, ależ ty masz pas. Bo żartujesz. Gdzieś za torowiskiem był ten garaż, nie? O, tutaj. Chciałem zobaczyć tego monarchę całego. No jest. On 2835-54 rakiety, a co to to jest? Nie mam pojęcia. Co to jest? Tutaj. Tarcze to są odnowy pancerza. Nie widzę tego. Aha, bo to może być tutaj. Nie, też nie. To pojęcia nie ma. Materiały wybuchowe. No dobra, trudno, nie wiem co to jest. Nie to. To. Chciałem coś sprzedać. Zresztą, czy ja mogę coś sprzedać?
Coś mogę, jakąś tu mam paliwo, książki, butelki, olej. No dobra, a jak już tu jestem, naboje boom, stwórz wszystkie. No, no pięknie. Myślę, że jakbym miał gruby śród, to więcej bym jeszcze tego mógł zrobić. Co do redstone'a najpierw idziemy. Redstone. Fajny ma tatuaż, co? Nie mam dla ciebie czasu. Zajmij się gadżeciarzami, albo ja zajmę się tobą. No przecież mówiłeś, że mam wrócić. Aha, znajdź elektrownię na północy. Monarcha Starkiego, dobra, już wiem. Już wiem. To co, jedziemy chyba, nie? Co ty tu masz? To prawda, że walczyłeś z gadżeciarzami? Dobra robota. Może dobra, kiedyś nie? Będziesz pracować dla Redstone'a. Może. O, tu jest bar. Rozumiem. Sparki z Auto Parts. Musimy zejść na dół w takim razie. Chociaż nie, do góry raczej. Sam nie wiem. Gubię się tu ciągle, ludzie. Chciałem przejść przez tory. Pójść po swój samochód. Dobra, widzę, już wiem. Będziemy się przekraść do elektrowni. Mam nadzieję, że on nie wymaga napraw. Dobra, opuszczamy miacho. Jedziemy na pustkowia. Eastern Westland. Jedziemy do gadżeciarzy. Ale fajne to auto. Możesz... Tak, to było mądre. Zupełnie mądre. Chciałem wysiąść, a nie włączyć tarczy. Ale Caprino mi się bardziej podobał. Trudno, jedziemy. To jest jeden? Pięknie. To było trafienie, co? Co tam? Kto tu tam strzela? To jest ta ich elektrownia cała? Mapa mnie prowadzi gdzie indziej. O, jakaś amunicja pulsacyjna. To mam mieć, tak? O, ludzie. Pięknie. Nieźli są, muszę wam powiedzieć. Że tutaj te minigamy to za wiele się nie zdarza. O matko. Nie no, uwaga. Miał Redstone rację, że tutaj zabawy już nie ma. Gdzie jest ostatni tutaj? Nie wiem, dowali.
Ja pierdziu. Co się stało? Kończyłem. $150. Nawet nie zmieniam. Kończy się ta elektrownia. W ogóle jakaś dziwna ta walka. Nie wiem, oni sami się rozwalali? Czy co? No dobra, tu zostawimy tego. Idziemy, nie? Tylko 6 grubego śrutu. Nie wziąłem feltrytu. Znaczy naboi feltrytowych. Zupełnie nieprzygotowany jestem do tej potyczki. Power plant, proszę bardzo. Ja nie mam śmigników? Zapiszemy. Uwaga, bratwo! Ostatni odcinek Wasz TV pokazał, że rezerwy zwiadobotów nie były należycie przygotowane. Wszyscy konstruktorzy zwiadobotów muszą więc przepracować dodatkowe godziny, żeby nadrobić braki w zaopatrzeniu i w ramach nauczki przygotują jednocześnie pełny komplet na przyszły tydzień. Fajnie. Patrzcie, co nam przywiało! Niech zgadnę, kolejny gość od Redstone'a? Co jest to? Co tu chodzi? Elektrobełki. Nie mogę tego wcisnąć. Może tak. Może tak spróbujemy. Hehehe, wiedziałem. Nie wiem. Jest tu woda? Czy elektrobełki się przydadzą, czy nie przydadzą? Dobra, zapiszemy. A strzałki kontroli umysłu? Zobaczymy tu. Czego by tu móc kuszę przypisać? Dobra, zamiast tego karabinu władzy. Kusza strzałki kontroli umysłu. Dobra, spróbujmy. Teraz co, na dół czy do góry? Spróbujmy tu. Uznaj to za ostrzeżenie. Odejdź, póki nie jest za późno. To ja decyduję, kto ma, a kto nie ma elektryczności. Negocjacji nie będzie. Nie wiem, czy ty mam. No i co? Co tu macie specjalnie fajnego? Rakiety pulsacyjne. Stalowe ostrza. Samochodzik do składania. A właśnie, ja mam samochodziki do składania. Mam. Przyjmijmy sobie pajączka na podrękę. Co tu jeszcze można znaleźć? Zamknięte, to chyba jednak do góry trzeba wejść. O! Właśnie przekroczyłeś granicę! Nie ma już odwrotu! Intro! Co je? Nie. Podejdźcie do mnie. Dobra, ładnie to chłopie, szybciej. Łebie!
Twarda sztuka. Przegoń go! Piękna zwykła mi się rozmawia. Dobre jest, tym to bolało. Widziałeś to? Jak, nie trafiłem? Nie skończ. No to kulał chyba. Mam gryzareczkę, mam. O, feltrycik. Elektrobelty. Gruby śród. Bardzo ładnie. Wszystko się przyda. Dolary. Wszystko. On tam jest! Musi się tak skończyć. Wracaj do Redstone'a i powiedz mu, że zrywasz umowę. Kurde. Naturalnie, jeśli nawrócisz, Redstone zabije cię pewnie równie szybko. Gdzie ty jesteś? Pani jesteście, to też sobie wypuszczę robocika. Wezmę sobie granat. I wezmę sobie to ze środkiem. Zapiszę sobie i maleńki idziemy dalej. Za co ja mam płacę? No właśnie. Patrzcie, on tu ściana kłazi. No co jest? Nie mogę tego rozwalić? No. Nie mam już grubego śrutu. Dobra, bierzemy kałasza i feltrytowe. No cóż, najpierw się wystrzelamy z lepszych. Zepsuli mi robocika. Dobra, idziemy dalej. O nie. Pierdziele, kiedy mi się przestaną mylić te naboje? Chodź. Tam jest. Na górze i na dole, ja pierdziele. A nie, on tak skacze, to ściana. Po suficie, wszędzie. Ty no chodź, co ty łazisz tu? Nic nie pomagasz. No idziesz czy nie? Dobra, spa. Nie jest źle. No strasznie. A ty co tak łazisz? Byś się wziął za coś. Nie pomogłeś mi wcale. Ja pierdzielę. To ja części marnuję na ciebie, ty. No dobra, moi drodzy. Zakończymy tutaj ten odcinek. Zapraszam na kolejne. Komentujcie, oglądajcie, trzymajcie się. Cześć.